Witajcie! W tym filmie dowiecie się, jak zrobić pneumatyczne działko. Zapraszam! Będziecie potrzebować kleju do PVC, półcalową rurkę PVC, zaślepkę, trzy gwinty, zawór kulowy, butelkę po napoju gazowanym oraz wentyl samochodowy. Zaczniemy od ucięcia około 4 cm rurki. Krawędzie wyrównujemy za pomocą pilnika. Teraz smarujemy klejem zarówno rurkę, jak i wnętrze gwintu, a następnie łączymy oba elementy w sposób pokazany na filmie. Podobnie postępujemy z butelką. Nadmiar kleju możemy usunąć za pomocą chusteczki. W zaślepce musimy wykonać otwór o średnicy 15 mm. Ja nie miałem takiego wiertła, więc wierciłem otwór o średnicy 8 mm, a następnie powiększyłem go. Teraz przez otwór przeciągamy nasz wentyl i łączymy zaślepkę za pomocą kleju z rurką i gwintem w sposób pokazany na filmie. Dla pewności możecie uszczelnić połączenie kitem epoksydowym. Jeżeli macie taśmę teflonową, to warto użyć jej na gwintach, aby zwiększyć szczelność. Teraz do naszej butelki przykręcamy zawór, a następnie do zaworu przykręcamy element z wentylem. Do naszej konstrukcji podłączamy pompkę lub kompresor i powoli pompujemy, aby sprawdzić szczelność. Przed pompowaniem upewnijcie się, że zawór jest w pozycji otwartej. Ja maksymalnie korzystałem z ciśnienia 4,5 bara. Pamiętajcie, aby podczas pierwszego pompowania zachować szczególną ostrożność. Jeżeli okaże się, że Wasze połączenie jest nieszczelne, obklejcie je kitem epoksydowym, co powinno rozwiązać problem. Po napompowaniu butelki zamykamy zawór, odłączamy pompkę i odkręcamy wentyl. W ten sposób trudniejszą część mamy już za sobą. Teraz wykonamy lufę. Będziemy potrzebować około metra rurki PVC oraz gwintu. Gwint wciskamy na rurkę, a jeżeli chcecie otrzymać pewniejsze połączenie, to tak jak wcześniej użyjcie kleju. W lufie umieszczamy jakiś pocisk. Ja skorzystałem z kulek od paintballa, ale równie dobrze możecie użyć na przykład ziemniaka, wciskając go w lufę. Następnie przykręcamy lufę do zaworu i jesteśmy gotowi do strzelania. Aby oddać strzał, otwieramy zawór. Im szybciej to zrobicie, tym lepiej. Pamiętajcie, aby nie strzelać do ludzi i zwierząt. Jeżeli tak jak ja strzelacie z kulek, spróbujcie załadować kilka naraz, aby uzyskać efekt shotguna. Pokaż film znajomym i zostaw łapkę w górę, jeżeli Ci się podobał. Dzięki za oglądanie. Cześć!